Natomiast dzisiaj pojawiła się jeszcze informacja o tym piłkarzu z Bayernu Monachium, Marcel Zilla. Pan go widzi bardziej w środku pola czy na skrzydle, bo według różnych doniesień to jest głównie zawodnik środka pola, taka dziesiątka, ale może też grać na skrzydle. To gdzie pan widzi dla niego miejsce w Śląsku? Pierwsza rzecz jest, Marcel Zilla jest zawodnik, który nasz scouting już oglądał jego, nebo ja widziałem jako trener taki jego wcześniej i pokazował dobrej jakości za Bayern Monachium. Jest to ofenzivní piłkar. Může, tak jak pán mluví, může hrát v środku pola, může i na boku, ale nie jest to taký typický skřídlový šipky typologicznie jak Přemek Placheta. Jest to spíš taký jaký může hrát v rombu, také netypického skřídlového, ale je to závodník mládežovec, který má svoju jakost. A teraz ta negociace to jde krok po kroku, tak teraz v tým momentě nevím, jak to bude dalej s ním, jeli přichodze nebo nepřichodze. Ale za vše, to, jak já zobáčujem jeho na video, tak to je chlopa, který má jakož do grania i do tego stylu gry, grania, který tutaj v Šlunsku chceme hrát. Tak by to mohl být pozitivní element, pozitivní punkt. Czy on jest trochę takim zawodnikiem podobnym do Roberta Picha, który też no, wraz z wiekiem bardziej operuje, jednak schodzi ze skrzydła do środka pola i tam strzela bramki? Czy super bramka chyba przeciwko ŁKS-owi właśnie Roberta, ile dobrze pamiętam. I teraz w Krakowie też z podobnego miejsca strzelił bramkę, czyli tak wszedł trochę w rolę napastnika. To ten Zilla to tak gra podobnie do Picha? Tak. Tak já myslím podobno. Od skřídlových to nejest tak, že tylko bendu třímat, tylko ty skřídlové pozice v boku, dlatego, že náš styl do grania, do ofenzivy je taky variabilní a s maximálním supportem od bočných obronců, který tam robí on tej role skřídlových zavodníků na polové ataku. Dlatego náš skřídlový může tam šukat pozici mezi liniami nebo blízko deviontky. Taky je ten taktičný pomysl, který tu tady v Šlonsku hráme, ale to jsou řeči už vevnecné. Pytal pan Roberta Lewandowskiego, jak se Zilla na tréninkách spravuje? Mě pýtal, přeprašám, ale Roberta Lewandowskiego já ještě nespotkal osobno, ale je to jedna z možností, že pozvoníme do Roberta Lewandowskiego i můžeme se spýtat na Marcela. Dobrý pomysl, děkuji bardzo. Cały wywiad z trenerem Witesławem Lawiczką już wkrótce na www.śląsk.net.com. Zapraszamy.